No i fajne jest też to, że ten bazerek daje radę, bo go słychać bardzo. Słychać go cholernie daleko. A teraz bez obaw mogę robić akrolot. Mamy go. Dzień dobry. Kto był taki niegrzeczny? Kto był niegrzeczny, nie słuchał tatusia? A ty, gagatku. Pięknie. Już tutaj mi się rozbrajaj w te pędy. Pięknie. To, że 16:22 i jeszcze nie jest ciemno, więc naładowałem szybko dwa pakiety i jadę tutaj na mój ulubiony spot. Dosłownie parę minut od domu, ale tu można spokojnie wydzielić strefę kontrolowaną, polatać szybciej niż pozwalają normalne przepisy i trochę dalej. I to jest to, zabieram was dzisiaj na sesję. Słuchajcie, na pewno inaczej się lata, jak już jest jasno i trochę cieplej. Ta wiosna już nadchodzi, super sprawa. To jest miejscówka, na której czasami ćwiczę. Tu można być bezkarnym, można też akrobację ćwiczyć. Jest wydzielona cała strefa zgodnie z przepisami EASY. Można sobie latać, jak mam NSTS. Mam nadzieję, że nie skażą mnie na $200,000, tych jak Philly Mikey w Filadelfii. What he calls entertaining videos. Ale w każdym razie, co wam chciałem powiedzieć, oczywiście można pozbyć się tutaj wielu rzeczy. Ja postaram się latać w tym sezonie więcej bez GoPro, czyli na samym DJI O3 Air Unicie. Jeżeli założę filtr i założę ciemne śmigła, nie będzie tego widać. A tutaj bardzo fajny akcent, sarenki przebiegły i chciałem ich płoszyć, odpuściłem od razu i nie latałem nawet w tamte rejony. No i taki lot może rozpoznawczy, trochę delikatnych manewrów, patrzę sobie, jak wyglądają kąty, jak wygląda kąt ustawienia kamery, jak wyglądają wysokości dynamika i też rejty trzeba trochę ustawić bardziej agresywnie, żeby to szło troszkę lepiej. Ale ogólnie ten sezon, no, obiecuję sobie, żeby co miesiąc uczyć się przynajmniej jednego triku. W zeszłym miesiącu, w styczniu, ćwiczyłem trochę power loopów, ćwiczyłem takie inverted slidy, takie jak tu mniej więcej. I jeszcze ze dwie sztuczki typu boczny flip czy boczny loop, ale nic super specjalnego. Natomiast sama radość lotu w FPV, no, jest bezcenna na pewno. Tu jeżeli chodzi o zasięg O3, jest rewelacja, jeżeli chodzi o zasięg wizji. No i też latam na Crossfire. To jest mój sprawdzony zestaw. Jakoś nie mogę się do końca przekonać do LRS-u. Kupiłem sobie radio ostatnio, Radio Master Pocket. I też mam jednego czy dwa koptery na LRS-ie już, typu Crux 35. Fajna sprawa i cieszę się bardzo z tego sezonu. Na pewno będzie on ciekawy i na pewno się wiele wydarzy. Postaram się rozwinąć to FPV bardziej też w stronę freestylu, więc nie tylko widokowe, liniowe loty, ale też może coś więcej z akrobacji. No i też innowacje, które planuję. Chciałbym kupić mikrofon, może bym polatał czymś na też ciekawszym, no nie chcę tutaj za bardzo wam zdradzać wszystkich tajemnic, ale jest to jak najbardziej do zrobienia. Tutaj jeszcze robiliśmy jedną taką sztuczkę, która zakończyła się crashem. Na szczęście wszędzie miękko, więc jest naprawdę bez, wybacza wszystko ten teren. Mamy go, dzień dobry. Kto był taki niegrzeczny? Kto był niegrzeczny, nie słuchał tatusia? A ty, gagatku. Pięknie. Już tutaj mi się rozbrajaj w te pędy. Pięknie. Chyba zajechaną ma baterię bazerek. Ogólnie ciągle w tym FPV są zmagania ze sprzętem. Jak nie jeden kabel, przewód z balansera mi się tutaj, widzę, poluzował. To bazer ma słabszy akumulator. I ciągle jest coś, ale na tym to polega. Tutaj nie ma czasu na nudę i ciągle się coś dzieje. Mam nadzieję, że w tej konfiguracji będzie wszystko ok. Jeszcze tu mam jakieś siano. Wygląda, że jest w porządku. Ruszamy, bo to nie ma co, słuchajcie. Czas nie z gumy. Ja tutaj będę latał dość krótko. Nie gonimy żadnych sarenek, tylko jedziemy z koksem. Nagrywa się ładnie. No to dobra. 3 minuty lotu i na dzisiaj wystarczy. Bardzo fajne światło się zrobiło. Oczywiście nie wziąłem sobie śruby, więc jest dramat. Nie wiem, czy nie spalę silnika, muszę wylądować. Spróbuję dokręcić ją.
Oj, nie wziąłem sobie klucza, tak? Ale coś mam w bagażniku, już sprawdzę. Masakra. Przy tym crashu jedno śmigło się poluzowało. Mam oczywiście klucz, ale nie taki, jak powinienem mieć, bo to jest 10, tu jest potrzebna 8. Postaram się wykorzystać w takim razie taki patent, żeby te 2 mm wypełnił mi klucz od domu. No szału nie ma, ale damy radę. Wierzę w to, bo chcę jeszcze polatać. Dokręcimy. Już czuję, że się dokręca ładnie. Jest lepiej, można lecieć. Ok, będzie trochę sztuczek, bliskie laty. Bliskie loty, troszeczkę więcej sztuczek. Oj, było epicko. Teraz polecimy sobie troszeczkę w prawo. Zastanawiam się, dlaczego ja mam taki niski bitrate tutaj, ale na 50 mi wskoczył. Może któraś z anten się poluzowała. Tu jak latam jest 50. No to dobra, lecimy. Pięknie, tuż nad ziemią wskoczył. Prostował się i o to chodziło. Teraz sobie zrobimy power loop. Może tu jakiś taki bardziej delikatny. A, to nie był dobry power loop. Muszę mieć większą prędkość tutaj. Teraz lepiej. Tak jest i tak to chodzi. Nie widać jeszcze przede wszystkim tych krzaczków i drzewek dobrze. A gałęzie niestety są bez liści. Można bardzo łatwo glebę zaliczyć, ale ogólnie jest w porządku. Fajnie się lata, naprawdę. To, że idzie wiosna, to mnie niesamowicie cieszy, bo otwiera nam się kolejny sezon i już czuję, że to będzie bardzo dobry sezon. Zarówno pod kątem lotów, jak i pod kątem wydarzeń społecznych. W całej społeczności dużo ciekawych rzeczy ma się właśnie zadziać, także już się nie mogę doczekać. Dobrze. Te akumulatory nie są super pojemne. Po 2 minutach mam praktycznie stan do lądowania, ale nie szkodzi. Zrobimy sobie jeszcze tutaj jedną rundkę. Wyszedłem z tego manewru. Cudownie. Polecimy jeszcze sobie dookoła słupa i wracam. Uczyłem się też takiego bocznego power loopa, ale już nie pamiętam, jak to szło. Coś takiego, tylko że sprawniej mi to szło na symulatorze. Ląduję. 14.1. I tym akcentem zakończymy dzisiejszą sesję. Wow, pięknie było. Ogólnie lata mi się najlepiej tym dronem. Nie wiem, z czym to jest związane, ale czy rate ma najlepsze, czy po prostu ten ratio, bo to jest X, 5, stosunkowo lekki, bez GoPro w tej chwili latam, fajnie nosi i muszę powiedzieć, że naprawdę czuję go. Oczywiście jest jeszcze przede mną długa droga, jeżeli chodzi o technikę, szczególnie we freestylu, bo przy cruisingu w miarę go czuję, ale przy freestylu jeszcze jest bardzo długa droga do sukcesu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, ja sobie zaraz spróbuję poradzić z tym bazerem, który jest nieznośny, ale już sobie z nim poradzę. Wszystkiego dobrego, widzimy się w kolejnych epizodach wkrótce. To była szybka, ale całkiem niezła sesja. Do zobaczenia. Pa.